Cześć, tu Justyna i dziś zapraszam na nowego vloga. Wiecie co? Dzisiaj jest szaro, buro i ponuro i właśnie zaczyna kropić, więc uznaliśmy, że wybierzemy się z Filipem do takiego centrum zabaw. Znajduje się on w Stróżewku, jest to bardzo niedaleko Płocka, także... już tu kiedyś byłam, więc wiem, że Filip się tutaj będzie dobrze bawił. Także takie dzisiejsze popołudnie. Mała zmiana planów. Ja zostawiłam chłopaków, żeby się tam bawili i sama pojechałam na zakupy, bo i tak miałam później jechać, więc uznaliśmy, że po co będę jechać później, jeszcze czas później tracić. Jak oni się tam fajnie pobawią, a ja w tym czasie zrobię zakupy i zaraz właśnie do nich wracam z powrotem. Pokażę Wam tylko, co kupiłam. Więc tak, kupiłam 3 mleka, bo u nas ostatnio mleko idzie w zastraszającym tempie, Filip po prostu lubi je pić. Kupiłam 2 dżemy truskawkowe, papier toaletowy, chleb tostowy, bo czasami mnie najdzie na właśnie tosta. Kupiłam też coś niezdrowego, czyli chipsy do popicia, również niezdrową kolę, ale tak mi się chciało pić, że musiałam się jej po prostu napić. Kupiłam Filipowi... 2 pary spodenek, jedne takie żółte, zwykłe, bez niczego, bez żadnych rysunków, a drugie takie z rybkami, z rekinami, te były za 10 zł, tamte chyba za 8. Kupiłam mu je, bo Filip chyba zniszczył te, które miał takie bardziej wyjściowe. Jak zawsze kilka musów, jogurt, 2 chyba były, te... takie ślimaczki w różnych wersjach smakowych, grześki, jakieś tam kwaśne żelki, kupiłam też jogurt, jeszcze jeden, papryka, taki serek do smarowania kanapkowy. Szynka jedna, szynka druga. Kupiłam też pomidory i ogórka. Mamy drugą torebkę. Paluszki, bardzo lubię te żerańskie. Naprawdę bardzo je lubię. Są słone, są twarde, są chrupiące. Lubię je. Bruszety. Jeszcze więcej musu. Kupiłam takie paluszki, bo były z przeceną. Znowu mus. Koperek. 2 opakowania sera żółtego. Zaraz mi to wszystko spadnie. Musy. Gumę mambę dla Filipa. Ziemniaki. A, no i jeszcze borówki amerykańskie, bo były w promocji za 8 zł pół kilo. I to wszystko. No i jeszcze oczywiście zgrzewka wody, której po prostu nie chciało mi się tachać do domu. Zjeżdżaj.
ale się zmachałam. Masakra. Wróciliśmy do domu. Zgrzałam się jak nie wiem co. Biegałam tam razem z Filipem. Już idę. Już idę. Także naprawdę ten dzień był intensywny. Zasnął. Powiem wam, że wciągnęłam się w ten serial. Jestem na drugim sezonie. I powiem wam, że mam wrażenie, że ten Sean fajnie się rozwija w zakresie komunikacji. No, ale wiadomo, jeszcze niektóre rzeczy kuleją, więc to czasami przysparza no, różnych dziwnych sytuacji, żeby za wiele wam nie zdradzić. Okej, ja sobie odpoczywam i oglądam, a do was odezwę się jutro. A dziś od rana takie śniadanko. Słuchajcie, wyszłam z psem, ale tak okropnie pada, że robi wszystko to, co musi, to szybko i lecimy do domu. Masakra! Gdzie jest rekin? Pokaż. No to trzeba tu położyć puzzle, tak? Super, a teraz szukamy takiej rybki. Gdzie jest puzzle z taką rybką? Gdzie jest krab? Takiego kraba szukamy. Gdzie jest krab? Tutaj! No pewnie. A spróbujesz go tam położyć? Spróbuję go. Nawet do prababci zabiera puzzle. Wróciliśmy, byliśmy u prababci Filipa, ugościliśmy się, najedliśmy się, wiecie, od babci to się nigdy nie wychodzi głodnym, wiecie jak to jest, na pewno mieliście kiedyś taką babcię, która nie pozwalała wam wyjść bez zjedzenia czegokolwiek, także pojedliśmy, Filip się trochę pobawił, zjadł pięknie obiadek u babci, u swojej prababci właściwie, miło spędzone popołudnie. Niestety cały czas pada, jest brzydka pogoda, także wiecie, no aktywności się ograniczają do tych w pomieszczeniach. Zobaczymy, co tam dalej. Filip sobie zażyczył teraz jabłko, więc idę obrać mu jabłko i może je zje. Mogę to mama trzymać? Mogę, tu, proszę, trzymam ci kartkę. Jabłuszko pyszne? Pycha jabłko? O, pestka. Biluś, jak się czujesz, piesku? Co? Lepiej ci troszkę? Co prawda efekty nie są tak spektakularne jak w poprzednim roku i po pierwszej wizycie. No, ale ja tam widzę jednak poprawę. Troszkę, tak? Teraz przynajmniej możesz troszkę głowę do góry podnieść, tak? No właśnie, no właśnie. A jakbyście się zastanawiali, dlaczego mam dwie różne skarpetki, to właśnie Bilo napił się dużą ilość wody i ją zwymiotował i wlazłam nogą. I nie chce mi się szukać już drugiej skarpetki, więc chodzę w dwóch różnych, o. Witajcie następnego dnia. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc wybraliśmy się do zoo.
wybraliśmy się do zoo rano, tak naprawdę na samo otwarcie. I wiecie co, to jest takie, że nie ma tłumów, ale niestety jeszcze niektóre zwierzątka śpią. Także wiecie, wszystko ma swoje plusy i minusy. Natomiast teraz przejdźmy do dzikich kotów. Niestety tym razem nie udało zobaczyć się słoni. Może następnym razem się uda. A jeśli Wam podobał się taki filmik, zostawcie dla mnie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do następnego. Pa!